ukochanej społeczności iOS-owej. Ja nazywam się Agata Juszczak-Piłowska i zajmuję się właśnie organizacją spotkań, także jeśli ktoś z Was chciałby zostać prelegentem już na styczniowym spotkaniu, ponieważ na grudniowe mamy komplet, to z chęcią odezwijcie się do mnie, czy to przez Facebooka, czy to przez maila, którego podaję w wydarzeniach. I zapraszam. Nie bójcie się, nic strasznego. Ja wczoraj występowałam jako prelegent na wyzwaniach PR przed 130-osobową publicznością. Nie było tak źle, Rema mnie nie zjadła. Także było dość ciekawie. Bardzo dziękuję Wiki za to, że mogliśmy się dzisiaj tutaj spotkać. Organizacyjnie, informacyjne, kolejne spotkanie planujemy na 16 grudnia. Będzie ono w Olixie. Także wszystkie informacje o prelekcjach wrzucę jutro po prostu na naszą stronę. I zapraszam chłopaków. Ja może posłużę się mikrofonem. Witam serdecznie, nazywam się Rafał Kwiatkowski, pracuję w firmie Wikia i razem z Aleksandrem oraz z Jakubem poprowadzimy pierwszą z prezentacji. Tytuł prezentacji to Practical iOS Features in Your Apps, czyli opowiemy o rzeczach, z którymi zetknęliśmy się, wydając ostatnie wersje naszych aplikacji. Krótka agenda, na początku opowiemy o handoffie, później Alek powie o Universal Links, Keychain Sharing i Activity Continuation oraz App Transport Security, a później Jakub opowie o funkcjach multitaskingu na iPadzie oraz o testach UI-a w Xcode 7. Zaczynamy od handoffu. Czym jest handoff? No, handoff jest to funkcja, która umożliwia kontynuację jednej aktywności z jednego urządzenia na innym urządzeniu. Na przykład przeglądamy stronę internetową na iPadzie i możemy to kontynuować na naszym iPhone'ie. Możemy na przykład zacząć pisanie maila na iPadzie, możemy kontynuować to na iPhone'ie. Jakie są wymagania? Aplikacje muszą być podpisane tym samym tym identifierem. Użytkownik powinien być zalogowany tym samym kontem na obu urządzeniach oraz aplikacje powinny wspierać Bluetooth Low Energy w wersji 4. Zaczniemy od animowanego przykładu. Jak widzimy, mamy tutaj sytuację, w której użytkownik czyta sobie na jednej z naszych aplikacji artykuł dotyczący Fallouta 4. W pewnym momencie musi wejść, czy jest jakaś inna sytuacja i zbliża swój telefon do iPada. Na telefonie pojawia się w lewym dolnym rogu ikonka kontynuacji aktywności, którą wykonywał. Odblokowując, uruchamia aplikację, która przywraca stan jakby tej aktywności, którą on wykonywał w sobie. Cała kontynuacja aktywności opiera się na obiektach typu NSUserActivity. Taka aktywność jest opisywana przez typ, ponieważ w danej typ opisuje generalnie, co użytkownik robi. Aby przekazać dodatkowe informacje innemu urządzeniu, można to zrobić poprzez User Info Dictionary. No jest to generalnie słownik, w którym możemy przekazywać jakieś wartości. Aktywność może mieć także tytuł, który jest wykorzystywany zarówno do wyboru aplikacji, która ma kontynuować daną aktywność, jak i do wyszukiwania. Tutaj jest to samo, tylko już napisane po ludzku bardziej, czyli tworzymy właśnie typ aktywności. Aktywność musi mieć typ, jest to pole wymagane. Najczęściej stosuje się notację reversed DNS, żeby uniknąć konfliktów z innymi aktywnościami. Jak widzimy, aktywność ma przekazane pole article ID, żeby urządzenie, które kontynuuje, wiedziało, który artykuł wyświetlić, a także tytuł. Aby aktywność mogła być kontynuowana, musi być także ustawiona jako current. No, w danej aplikacji tylko jedna aktywność może być current w danej chwili i jest ona rozgłaszana do urządzeń znajdujących się w pobliżu. Tutaj jest opis właśnie User Info Dictionary, pozwala przekazywać dane do innego urządzenia. Ono wspiera natywne typy danych, czyli takie, które możemy wpisywać na przykład w liście, czyli tablice, NSData, NSDate i tak dalej. Apple zaleca, aby wielkość tego nie była większa niż 3 KB,
No ponieważ czas przywracania aktywności może być wtedy długi, co źle wpłynie na UX używania tego. Przy większej ilości danych zaleca się korzystanie ze streamów, ponieważ każda aktywność może otworzyć stream i komunikować się z urządzeniem, z którego dana aktywność pochodzi. Aby aktywność miała w sobie bieżące informacje dotyczące tego, co użytkownik robi, musi być ona kontynuowana. W iOSie jest to lazy update, to znaczy, że system robi to w chwili, kiedy potrzebuje, na przykład gdy aktywność ma być kontynuowana. Dużym ułatwieniem jest tutaj korzystanie z UI responderów, które robią to praktycznie automatycznie. Bateria siadła, ale najwyżej poradzimy sobie bez. Robią to automatycznie, należy jedynie przypisać do property user activity daną aktywność. I w momencie, gdy ktoś ma być kontynuowana, no, wykonywana jest odpowiednia metoda na UI responderze. Możemy też przypisać delegata do naszej aktywności i wtedy aktywność będzie update'owana w momencie, kiedy zaznaczymy, że powinna być zaktualizowana. Tutaj jest przykład właśnie z UI respondera. Przypisujemy aktywność do user activity i w momencie, gdy aktywność powinna być kontynuowana, wykonywana jest metoda update user activity state. Jak widzimy, aktualizujemy tutaj tytuł oraz dodajemy wartości do słownika user info. A tutaj jest przykład z wykorzystaniem user activity delegate. Ustawiamy flagę need save aktywności AS. I w tym momencie system w odpowiednim czasie wykona metodę na delegacie user activity will save, gdzie możemy ją zaktualizować. Aby aplikacja mogła kontynuować dany typ aktywności, musimy to zdefiniować w pliku info.list danej aplikacji. Jak widzimy tutaj, aplikacja może kontynuować 15 aktywności. Jedną z nich jest kontynuowanie aktywności przeglądania strony w Safari. I w ten sposób, na przykład przeglądając stronę Safari, możemy kontynuować to w aplikacji, która oferuje ten sam content. Oprócz tego mamy tutaj artykuł, a także kategorie. Kontynuacja aktywności. Proszę zobaczyć, że on jest. Kontynuacja aktywności odbywa się poprzez implementację metody appDelegate Application Continue User Activity. No, tutaj możemy sprawdzić typ aktywności, możemy dostać się do słownika user info, a także innych danych i możemy ją obsłużyć. No i zwracamy, czy udało się to zrobić pomyślnie, czy nie. Można także kontynuować aktywność w Safari, to znaczy przeglądamy jakiś artykuł w aplikacji. Jeżeli treść ta jest oferowana także przez stronę internetową, to może być ona kontynuowana przez Safari na innym urządzeniu. Wystarczy jedynie przypisać web page URL do aktywności na urządzeniu źródłowym. Ciekawą funkcją w iOSie 9 dotyczącą aktywności jest to, że możemy dzięki nim indeksować zawartość naszej aplikacji. W ten sposób, że będą one dostępne w wynikach wyszukiwania Spotlighta na naszym telefonie. Możemy dostarczyć wiele metadanych, takich jak tytuł, opis, słowa kluczowe. Jest też dużo danych wyspecjalizowanych, które możemy dostarczyć przez CSS Searchable Item Attribute Set. I tam jest dużo danych, metadanych dotyczących na przykład obrazów, plików audio. No, także jest to dosyć bogaty zbiór propertiesów. Tutaj właśnie mamy przykład tworzenia indeksu na urządzeniu, bo nie wspomniałem jeszcze, że mamy dwa typy indeksów. Aktywność może być indeksowana tylko na urządzeniu, czyli będzie dostępna dla użytkownika, który przegląda aplikację. A może być również dostępna dla wszystkich użytkowników i w tym momencie mamy do czynienia z publicznym indeksem. No tutaj, jak widzimy, aby to zrobić, wystarczy ustawić flagę eligible for search AS i ustawić odpowiednie dane, tak jak słowa kluczowe czy opis danej aktywności.
Tutaj jest właśnie mowa o indeksie publicznym. Należy, aby to było możliwe, należy ustawić pole eligible for public indexing. No i ustawić takie same metadane. Niestety ta funkcja jest dostępna chyba tylko w kilku krajach, w Polsce póki co nie. No w iOSie generalnie jest też możliwość indeksowania naszych stron internetowych, jeśli oferuje ona jakiś publiczny content. I w tym momencie możemy wskazać, że nasza aktywność dotyczy jakiejś strony internetowej i w ten sposób, jeżeli użytkownicy będą używać naszej aktywności, wszędzie w wynikach wyszukiwania będą w nią wchodzić, może to poprawić ranking naszej strony internetowej. Dlatego myślę, że to jest coś wartego rozważenia. Tutaj jest właśnie już przykład w kodzie, jak stworzyć taką aktywność indeksowaną publicznie. Przypisujemy webpage URL i ustawiamy flagi eligible for search i eligible for public indexing. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o handoff. Jak widać, no, jest to wygodne nie tylko jako funkcja, ale także może poprawić popularność naszej aplikacji dzięki temu, że zawartość może stać się dostępna przez wyszukiwanie także dla innych użytkowników. No to koniec tej części. Może czy są jakieś pytania, jak do tej pory, bo później zmienimy temat. Tak, na pewno nie pytam, bo zauważyłem, że można to user activity otytułować. Mm-hmm. I to jest głównie po to, żeby w spotlightie wyświetlał się ten tytuł, czy to jest jeszcze jakiś property? Tak, głównie po to, chociaż dokumentacja mówi też o tym, że tytuł może mieć wpływ na wybór aplikacji, która kontynuuje tę aktywność, natomiast nie wiem, w jaki sposób dokładnie to się ogólnie dzieje. Jest taki problem, ogólnie nasz QA team ma z tym dość duży problem, że jeśli mamy do kontynuowania jedną aktywność, to iOS używa jakiejś heurystyki i tam w logach czasami widać, że on spróbuje znaleźć best app matching activity i to nie zawsze jest niestety nasza aplikacja i czasami Safari się otwiera i iOS potrafi to lepiej od nas osądzić bazując na naszym używaniu telefonu i porze dnia i tak dalej, czyli tak naprawdę jak mamy telefony, które używają tylko do testów, to ciężko stwierdzić, jak to zrobić, żeby działało dobrze. To właśnie jeszcze kontynuując, to activity, z tego co zrozumiałem, można tak zakodować, że przykładowo na przykład w waszej apce Wiki jest jakiś content i można go zhandoffować do Safari na Macu na przykład, jeżeli na Macu nie byłoby aplikacji, które by potrafiłem otworzyć, to mogliby się zrobić tak, że... Tak, jest możliwe. Tak. I tak nawet działa teraz w App Store'owych wersjach. Fajna rzecz. Dobrze, jeszcze jakieś pytania dotyczące tej części? Tu. Ja mam pytanie, bo jeżeli zaindeksuje się CS Searchable Item, to wtedy też odpala się ta funkcja w AppDelegate, że continue user activity, ale niestety activity type jest wtedy com, Apple, Spotlight. I pytanie, jak sobie z tym radzicie? Znaczy... Nie indeksujemy. Znaczy, my nie używamy tego offline indeksera takiego, że przekazujemy mu searchable activity, tylko właśnie używamy tego implicite indeksowania user activitiesów i wtedy już po prostu dostajemy w tym continue nasz obiekt. Okay. Nie mieliśmy tego problemu. Dobrze. Jeszcze jakieś pytanie może? Pytanie, czy raz zaindeksowane dane zostaną tam do końca życia? Nie, każdej aktywności możemy ustawić datę, kiedy ona wygaśnie. A domyślnie mówisz miesiąc, tak? Chyba tak. No, prawdopodobnie miesiąc. Nie widziałem tej wartości w dokumentacji, ale wiem, że one giną w jakimś czasie. Czy jeszcze jakieś pytania? No, widzę, że nie ma, najwyżej później. W takim razie Alek opowie.